Ostatnio dostałem dostęp do testów beta OpenAI API GPT 3 i bawiłem się nim. Um, przeprowadziłem szereg eksperymentów i po prostu sprawdziłem, co jest możliwe z tą nową API. Będę miał dostęp do połowy sierpnia, w którym punkcie wierzę, że OpenAI zamierza zamierza komercjalizować API, więc nie jestem pewien, jak będą wyglądały ceny. Uh, zaczynajmy. Uh. Ok, więc spójrzmy na super, super podstawową demonstrację. Wszystko, co mam przede mną, to Jupyter Notebook. A i pierwszą rzeczą, którą robię, to wchodzę i, der, a i tworzenie pliku konfiguracyjnego. A w tym pliku konfiguracyjnym mam mój klucz API, tylko naprawdę dla celów tego filmu. Nie chcę udostępniać klucza API, więc jestem w środku. Importuję to jako konfigurację. Importuję bibliotekę OpenAI, co pozwala mi na łatwą pracę z otwartym z OpenAI API, więc importuję te dwie rzeczy, więc po prostu naciśnij Shift Enter tutaj. Um, teraz przypisuję klucz konfiguracyjny do klucza API OpenAI. Dobrze, dobrze, wyjaśnijmy trochę, co tu zrobiłem. Jest naprawdę podstawowy interfejs, który OpenAI oferuje, aby dosłownie baw się z API. Nazywa się to plat zabaw. Nie chciałem tego pokazywać, bo wciąż nie jestem na 100% pewien, czy chcą, żebyśmy to pokazywali, czy jeśli to ma być po prostu dla dla testerów beta do zobaczenia. Więc co zrobiłem to po prostu stworzyłem to samo co, to co właśnie zaprojektowaliśmy w zeszycie. Um, pozwól, że wyjaśnię co tu mam. Mam tu swoją wskazówkę i mogę tylko dostosować tekst, powiedzmy na własne wejście tekstu. I tutaj dzieje się magia. To naprawdę jest e Najważniejsza a część uzyskania dobrych wyników z modelu GPT-3. Musisz przygotować za swoją wskazówkę. Chodzi o to, aby odpowiednio przygotować wskazówkę wszystko sprowadza się do właściwego skomponowania słowa tak wszystko że ma sens to ustala i generuje żądany wynik tutaj jeśli trochę zjedziesz mam parametry więc mam liczbę tokenów których chcę chcę które silnik Da Vinci to najnowszy model to ten który właśnie został wydany prawda to ten o którym wszystko O czym mówi u wiesz więc u temp to potencjalnie przechodząc od 0 do 1 0 to model korzysta Dosłowne dane, które posiada w sobie. Um, chcesz używać zera, gdy chcesz, aby um, model był bardzo precyzyjny w faktach. Chcesz iść aż do jednego, uh, kiedy chcesz maksymalizować kreatywność modelu. Dobrze, więc ustawiłem próbę na jeden tam. Szczyt, nie jestem naprawdę pewien, o co w tym chodzi. Nie korzystam z żadnego z nich. Nie korzystam z log prawdopodobieństwa. Uh, naprawdę korzystam tylko z tokenów. Temperaturę. Używam, używam też dwóch innych, ale dodam je później. Ale ogólnie tak, skupiam się tylko na pisaniu dobrych impulsów, a potem następna rzecz to po prostu uruchamiam tę komórkę i to właśnie wysyła zapytanie do API, a potem dostanę swój tekst z powrotem. Więc przede wszystkim zaczniemy od e, czegoś niesamowitego, niesamowicie podstawowego. Chodźmy do najbardziej popularny rodzaj prezentacji tutaj, GPT-3, który jest po prostu tekstem. Na przykład to jest naprawdę smaczne. Sok. Dobrze, to wszystko co mówię, to naprawdę smaczny sok, i to jest mój impuls. I pozwól mi po prostu przejść przez wszystko tutaj. Upewnijmy się, że wszystko jest składane razem. Wpisuję. Nie chcę nic zmieniać w moich parametrach, więc te są dobre. I chodźmy dalej i uruchom to. Dobrze, to całkiem szybki czas reakcji. Zobaczmy, co mamy. Um, więc mamy nasz tekst, a odpowiedzią jest najlepiej smakujący sok tytoniowy. To jest trochę dziwne, gdy to zestawimy, więc uh, zróbmy to właściwie. Um, weźmy mój prompt, uh, powiedzmy, drukuj. Właściwie, czego mi tutaj potrzeba, przepraszam, czego potrzebuję, to połączyć to razem. Um, więc mogę powiedzieć, moje polecenie tutaj użyję F-String formatowania tekstu. Dobrze. I chcę, aby były moje monity, a potem naprawdę nic więcej, bo model powinien tam formatować. A potem byłaby odpowiedź: um, przykro mi, odpowiedź, wybór. Zer. Dostałem wiadomość tekstową. I to powinno działać. I tak, mogę zobaczyć. Dobrze, jeszcze raz, to jest naprawdę świetne. Um, to pozwala mi zobaczyć wynik. I tak naprawdę, połączmy to wszystko, tak? Nie ma potrzeby tego rozdzielać. Uh, więc uh, połączyłem żądanie odpowiedzi z wyjściem, aby mogło to być wszystko w jednym wierszu. Więc spróbujmy innego, dobrze, spróbujmy jeszcze jednego. McDonald's zostało stworzone. Był i wykonajmy Shift Enter, Shift Enter i uruchom. Dobrze, więc McDonald's został stworzony w południowej Kalifornii w tym roku, co wydaje się nie do końca prawdziwe, więc przejdźmy do mojej temp. Ustawmy to na zero. Powinno to maksymalizować. Jak rzeczywista będzie odpowiedź? No i zobaczmy. Ale to ustaw to na zero. McDonald's został stworzony w 1940 roku przez Richarda i Morrisa. To jest naprawdę niesamowite. Więc to podstawowa rzecz. Zróbmy coś trochę bardziej zaawansowanego w następnym filmie. Dobrze, oto więc druga demonstracja. Mam ten sam notatnik, ale wprowadziłem sporo zmian, modyfikacje. Przede wszystkim importowanie IP widgets, co pozwala nam na używanie widgetów w notatnikach Jupyter. Więc przejdźmy przez to krok po kroku. Więc Shift-Enter tutaj, Shift-Enter, aby ustawić klucz na klucz. Właśnie tutaj tworzę te widgety. Więc teraz naciskam Enter i teraz mogę faktycznie używać tego sorta jak aplikacji. Więc jeśli pójdę tutaj... Jeśli przejdę do nazwy, mogę zmienić nazwę mojej firmy, powiedzmy na resztkę. Zintegrowane zaopatrzenie w hydraulikę. W porządku, brzmi dobrze. Powiedzmy, że jest w Seattle, Washington, USA, a ich branża to. Producent. Produkcja w porządku. Czy to jest słowo? Dobrze, mam tutaj słownik polski. Tak czy inaczej mam przemysł produkcyjny jako branżę. I sposób w jaki działają te gadżety to po naciśnięciu klawisza Shift Enter. Modyfikuję to, już będzie zaktualizowane. Nie muszę ponownie naciskać Shift Enter. Możesz po prostu traktować to jako interfejs w dowolnej innej aplikacji. OK, a potem z tym My Enter. Ustawiam tylko ciąg na właściwą wartość, aby mogłem go tutaj wstawić. Do mojego promptu mój prompt został zmieniony, aby zawierał tekst inicjujący. A to, co robi ten tekst, to mówi modelowi przede wszystkim, że chce, aby generował wszystko, czego nowa firma potrzebuje, aby zacząć, łącząc to z ich publicznością. A potem daje to modelowi przykład tego, jakbym chciał, aby to wyglądało. Więc. To jest Dziękuję. właściwie Twoja szansa na dostarczenie pewnego specyficznego formatowania. Więc tutaj wprowadzam pełne imię i nazwisko firmy, siedzibę główną, branżę, obszar geograficzny, filozofię, koncepcję logo, które jest tekstowym przedstawieniem tego, co jest widoczne, estetyka logo. Następnie kolory firmy, które są wzięte z logo, slogan, trzy pomysły na produkt, jeden darmowy tweet, trzy cele geograficzne. To wszystko jest rzeczowe informacje o aplik, które zebrałem z otwartego źródła, więc uch, ze źródeł otwartych, z uch. Z informacji z internetu, z Wikipedii, a, a z czegokolwiek. Dobrze, więc dodaję tutaj mój wpis. Używam ponownie triku z formatowaniem FStream, który jest w Pythonie od wersji 3.6. Idę naprzód i aktualizuję moje parametry. Um, właściwie trochę je zmodyfikowałem. Mam 350 tokenów, moja temp to 0,85. Nic innego naprawdę nie jest modyfikowane. I przejdźmy do uruchomienia tego i zobaczmy, co się stanie. Cóż, więc nie jest idealnie. Wygląda na to, że pobiera pełną nazwę firmy, czyli dane, które dostarczyliśmy, lokalizację centrali. Mamy to branża hydraulika, więc to jest dość interesujące. Więc, tak naprawdę, co się stało? Jak widzisz, nie dodałem. Nie dodałem tego do tego. Więc teraz dodam to. Nowa linia, i to będzie miało wpływ na różne branże, Dobra, i to zajmie, jeśli spojrzę tutaj na przemysł, ta wartość, dobrze? I, i wierzę, że to wszystko. Um, więc zróbmy to jeszcze raz. Um, uruchom parametry i zobacz, czy odpowiedź działa tym razem. Dobrze, więc. Tak, to jakoś działa, ale znowu to jest coś innego niż oczekiwaliśmy. Więc mamy pełną nazwę firmy główna siedziba przemysłu. To skupia się na geografii, to jest filozofia, to znów jest centrum dowodzenia. Więc a, coś tu jest nie tak. Teraz to jest problem z GPT-3, że wszystko wydaje się działać, a potem to nie działa. A, musimy więc upewnić się, że wszystko jest takie samo, czyli pełna nazwa firmy, średnik siedziba, lokalizacja przemysłu, średnik to jest to, co mam. Teraz skupienie na geografii. Zgaduję, że mogę spróbować. Zobaczmy, czy chcę to zrobić. Dobrze. Nie, nie, nie. Tego chcę, tylko tego chcę. A potem mogę trochę pobawić się tym, co mi pomoże. Więc mogę zrobić nową linię na końcu, a może problem był z poleceniem. Może problem jest z temperaturą. To jest takie, znowu, to nie to, czego chcę, prawda? Więc zabieram tę nową linię tutaj. I to jest jakby problem z GPT-3, wygląda dobrze, a potem próbujesz zrobić inny przykład i totalnie wygląda źle. Więc musisz to uszlachetnić. I doskonal go. Dobrze, teraz to znowu jest poprawne. Dobrze, więc mamy pełną nazwę, siedzibę, branżę, produkcję obszar działania Ameryka Północna, filozofie, przyjazność dla środowiska. Koncepcja logo niebiesko-białe, rozmazane logo z obrazem toalety na froncie. Trzy kolory firmy to niebieski i biały, Slogan to i, i zielone i czyste. Trzy pomysły na produkty. Toalety o niskim przepływie, wysoko wydajne oszczędzające wodę głowice prysznicowe, Ekologiczny projekt drenażu. Produkty. Jeden darmowy tweet. Producent wyrobów sanitarnych Reservoir Plumbing Supplies dzisiaj wprowadził na rynek swoją nową gamę toalet o niskim przepływie i głowic prysznicowych. Firma wprowadziła nową markę Swish w ekologicznych produktach ITE i celach geograficznych Ameryka Północna. Dobrze, więc cieszę się z tego. Mam wrażenie, że jest tam, gdzie chcemy, ale zróbmy jeszcze jeden test. Dobrze, więc uh, zmieńmy to na. O oh, Harry Burgers Co. I to będzie tym razem w Madison, Wisconsin, uh, USA. Zróbmy to, nie Suwa, USA. I to będzie usługa gastronomiczna. Dobrze, no więc to jest dobre. Powinno to zaktualizować te dane. Proszę, zrób to, parametry i, i zobaczmy, co się stanie. Dobrze, świetnie. A więc jak możemy zobaczyć na naszym różnym przykładzie, to też zadziałało. Więc myślę, że ten wstępny tekst jest dobry, całe moje ustawienie jest dobre i moim zdaniem to jest dobrze funkcjonująca implementacja. Modelu, aby wygenerować kilka pomocnych informacji o branding dla nowej firmy. Dobrze, przyjrzyjmy się czemuś bardziej zaawansowanemu. Przyjrzyjmy się teraz bardziej zaawansowanemu projektowi GPT-3. Dobrze wszystkim, witamy w ostatniej części tego filmu. Uh, teraz rozmawiam o chatbotach. Um, ten chatbot działa w Jupyter Notebook. To jest dość łatwe do zbudowania. Co zrobiłem to stworzyłem moduł o nazwie Bot Interface, który zawiera cały kod dla chatbota, ale nie chcę tego wiesz. Nie chcę przeszkadzać w tej miłej interakcji chatbota, więc wolałbym po prostu zaimportować kod niż mieć mnóstwo nieładnego kodu, wiesz? W tego typu grze, prawda, są so... Dobrze, uh, więc sposób w jaki to jest podzielone, to mam historię, która daje nam wszystkie dotychczasowe rozmowy. Dotychczas są w, w rozmowie z ciałem. to, co mówi AI, oto jest temperatura. Dodałem funkcję, która pozwala generować głos dla bota, więc jest trochę więcej bogate doświadczenie. A tu jest po prostu to, co mówisz, więc po prostu idźmy dalej i wyślijmy wiadomość. Dobrze, więc to jest dość nudne, a trochę to zmieńmy. Tak, lubię kawę. Kawa jest bardzo dobra, Pati, Pracuje w wielu dziedzinach, takich jak komputerowe widzenie, przetwarzanie języka naturalnego, uczenie maszynowe GPT-3 pracuje nad wieloma projektami, takimi jak Google Rankbrain, Google Search, Google Translate, Google Images, az Dobrze, to już wszystko. To jest chatbot. Um, naprawdę łatwo zbudować te rzeczy. Um, chciałem tylko powiedzieć w tym filmie, że wiele osób publikuje te niesamowite demonstracje, i naprawdę to tylko. Wiele razy błyszcząca magia interfejsu. Ale to, co musisz zrobić, aby to zadziałało na GPT-3, jest często naprawdę proste. Podaję mu kilka przykładów. To cała sprawa z GPT-3, dlaczego to takie ważne, bo jeśli przyjrzysz się temu, co, co podaje chatbotowi jako priming, czyli informacji, które musi znać, styl odpowiedzi, naprawdę tylko to daje. To jest rozmowa z AI. AI jest pomocne i przyjazne, a więc zaczynam taką inicjującą rozmowę, która jest Człowiek mówi cześć, a AI mówi jestem ichi, apa, oparty na GPT-3. Więc uh, ten tekst to jedyne przygotowanie, które muszę zrobić z API GPT-3, aby działało jako chatbot na przykład. I kiedy to mu dam, reszta to naprawdę tylko idę z prądem. Więc odpowiadając na to, co pytacie i rozwijanie tego kontekstu. Więc jeżeli zobaczysz fajną demonstrację, um, warto naprawdę o tym pomyśleć. To prawdopodobnie jest dość łatwe do zrozumienia lub sklonowania lub zbudowania swojej własnej wersji. Tak więc zanim zaczniesz rejestrować się do wszystkich tych usług, a jestem podekscytowany, ponieważ na ile rozumiem, więc OpenAI w końcu udostępni to API klienci, konsumenci, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, wiesz, wycenione poza zasięgiem hobbystów i innych. Jestem tylko jednym człowiekiem, ale staram się jak najlepiej wykorzystać to, co mam. I wiesz co? Do tej pory naprawdę dobrze bawiłem się, korzystając z tego api, więc jeśli chcesz, abym spróbował czegoś z tym, AI dalej wiesz, napisz e, swoje sugestie w komentarzach. A jeśli podoba ci się ten film, oczywiście daj kciuka w górę. Jeśli nienawidziłeś filmu, daj kciuka w dół, abym wiedział, że to straszny film. Wideo i ogólnie wiesz, subskrybuj. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, wiesz, naprawdę. Interesujące tematy i pewne sposoby. Na ich realizację. Zamierzam to udostępnić do tego chatbota. Zamierzam udostępnić ten kod um, zarówno dla tego, jak i dla innych przykładów. Dobrze, to już wszystko.